Siemka, tu ja, co 90 lek. To jest kolejny odcinek serii Zagramy w Penumbra Przebudzenie, Penumbra Overture. Dobra. Jak widać, mam opcję powrotu do gry. A to dlaczego? Pytacie się. Otóż gdyż wiedziałem, że tam, że ten pastuch szczerze drogi do rozwiązania zadania. I patrzcie to. Tutaj nacisnąłem prawe na tym, na tą beczkę. Świetnie, beczka prochuszczy niczego, na górze jest tylko mała dziurka, za mała, aby dostać się do środka. I co z tym zrobić? Rozłączyć beczkę. Wziąć ląd, nasączyć i mam. Niewiarygodne, to mój pierwszy ląd, który sam zrobiłem. Yeah, bitches. Dobra, to teraz lecimy tam. Tam, do dziury, nie? Czy nie? Do dziury, tam. Tam wiecie, do beczki. Do beczki. Tam, gdzie wiecie, tam, no. I wybuchnie tam, wiecie, psz, bum! Na głupu dupu, psz, bum! Bitches! Like and up now, bitches. Okej. We are going for a... to a... TNT... barrel? Pieprz angielski! Dobra. Nasz pierwszy ląd, używamy. Pięknie. Dwójeczka. Łapapa, muszę znaleźć ukrycie. Ale ja chcę to zobaczyć, jak wybucha. What? LOL wód. Taki odrzut miał, że ja pieprzę. No i co? Jest, tylko że... Wiecie co, wczytam. Albo nie wczytam. Użyję sobie painkillersów, raz można użyć, nie. Dobra. Mamy dwa. Użyłem sobie, dobra. Pewnie się gra zapisała automatycznie, a ja żebym wyleciał przez tą dziurę. Przez tą malutką dziurę. Fajnie. Może coś będzie? No. Nope. Nic nie ma. Jest tutaj coś... jakaś rura? Sądzę, iż kilofem można rozdobyć wszystko. Więc dłużej nie czekam. Nie, nie wiem, co to jest. To tam jest lampa, dobra. Dobra. Move. Move, bitch. No i co tu jest? Ej, wiecie co to nie jest? Ej, ta penumbra przebudzenie, nie? W ogóle to nie jest taka... Dobra. Może nie jest taka straszna od razu. Oj. Łaaa. Tak, skały brzmią jakby krzyczały. No, no tak. Logiczne, tak. Butla z propanem pod wysokim ciśnieniem. Dobra, wbiłem do generatora. Coś mi się wydaje, że niedługo spotkamy kolejnych wrogów. To jest pająki. To są pająki. Pająki, no. Bo psy to nie są takie straszne potwory nawet. To znaczy przeciwnicy. Na boku jest symbol baterii, ale jest zespawanym. Jeśli mnie tak przyszedł takie rzeczy, to już jej nie ma. Wow. Gołymi rękawa wykopana. Lol. Jak gołymi rękawa wykopana? Ej, mogę tam wejść? Mogę tam wejść? Widziałem drabinę, mogę tam wejść? Wow. A poczekajcie. Wow. Idź tu, scare for me. Ale idę. I się drabina zaraz załamie. Zaraz wszystko się zawali. Oczywiście zginę. N. Stwu. Shut the fuck up, bitch. Po co ja tu schodziłem? Słyszycie to, nie? Co to jest za szeptanie? Co to jest za szeptanie? Ja się was pytam. No, oczywiście, że nie wiecie. Albo kto by wiedział. Jak ja nie wiem, to wy też, wiecie. No, fajnie. To było tylko taki for fun. Ała. Albo nie, to po prostu był takie... To było takie założenie, że nie będzie można wchodzić na tą drabinę. Ale ja oczywiście złamałem system i wbiłem na drabinę. Dobra. To chyba jakaś ochronna przesłona. Zastanawiam się, przed czym chroniła. Nie mam pojęcia. Bateria. Motory startowe na tych generatorach są jak na... Są na baterie. Jak ta, która tu powinna być. Hello? Ej, to mogę kręcać, ale bajer. Co teraz? Ale wolno się kręci. Poczekajcie, może to baterię przesunę. Część zamienna generatora baterie. No, nie. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Pomału. Trzeba pogarnąć. Baba. To urządzenie jest mocne. Musi mieć około 3,5 MW, ale jest całkiem stary, naturalnie wystarczy. Do zapalenia. Kilka lampek. Eksperyment... Co?
Główny generator nie uruchomi się bez zasilania startowego. Dobra. Is nothing here. O, to coś było. Wow. What the fuck? To może jakoś... na rozruch! Ej, na rozruch pójdzie. Nie, chyba nie pójdzie na rozruch. Ale... jak ja mam tu... aha. Może po prostu... przemoc jest dobra na wszystko. Chyba nie. Dobra, nie. Przemoc nie jest dobra na wszystko. Myślę, że to urządzenie. Panel kontrolny generatora. Dobra, jakieś notatki. O! Tutaj jest instrukcja, no. Generator Stilberga typ 7G. Gratulujemy zakupu produktu z linii typ 7. Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony z twojego nowego benzynowego systemu zapasowego. Poniżej zaprezentujemy kilka z dodanych i ulepszonych właściwości modelu 7G. Zapomnij o ręcznym rozruchu! A widzicie? Na kopa odpali, mówiłem. Zapomnij o ręcznym rozruchu. Uruchamiany korbą silnik został zastąpiony elektrycznym rozrusznikiem. Smar może być przyczyną wypadków w miejscu pracy. Unikniesz tego dzięki nowemu systemowi kontroli smarowania. Izolacja elektryczna jest kosztowna, więc ekonomiczny model 7G jej nie posiada. Wiele więcej! Porównik szybkiego startu. Upewnij się, że w otoczeniu maszyny 7G nie ma żadnego wyposażenia lub personelu na wypadek przygrzania. Włącz dodatkowy obieg przez położenie odpowiedniej dźwigni. Włącz system chłodzenia, aby uniknąć przegrzania. Wypuszczaj nadmierną parę... uja, pierdziele. What the fuck? To jest system chłodzenia. No. Rodzaj kontroli płynów. Symbol wody. To może być litera I. Nice. Otwórz. Jak nie da się otworzyć, to rozwal. Nie, dobra, nie. Nie da się wszystkiego rozwalać tak po prostu. A tu? Czemu to jest? Aha, to było do tego, no. A czemu nie jesteś? Hej, hej, prądzie, weź. O kurde, tyle ludzi. Dobra. Hum, ham. Nie wiem, czy to coś zrobimy na razie. Nic tutaj dobrego nie ma, ciekawego. Ty, mogłem wziąć jeszcze drugi dynamit, mogłem wziąć, ale no cóż. Kiedyś się po niego wrócę. Idziemy ogarnąć tutaj... o, tutaj jest gaz jakiś. Może to po prostu walne? Hehe, się rozwali. I zginę. Oh fuck, miałem rację. No! Boom. Mogę to otworzyć? Nie, nie da się. Może skrzynką walnę? Dobra, nie da się. Ej, ja to rozwaliłem. Ej, a może po prostu... poczekajcie. Jeszcze raz, czytaj grę. Punkty zapisu, stary... automatyczne zapisy? Czemu go... czemu stary warsztat? Ej, no. Przecież ja w Przecież ja w generatorze zapisałem... główne szyby A? What the fuck? Dobra. Ogarniemy, do co tu chodzi. Gdzie ja teraz będę? Sorry was, że w ogóle tak skaczę po tych... no dobra, już gdzie jestem. Troszeczkę już po użyciu tego mojego, wiecie... mojego pierwszego lądu i w ogóle. Teraz będzie wszystko się cząść. Dobra, fajnie, fajnie. Już to rozpracowałem. Ej, nie, ja tu nie wejdę tam. No tak. A to może być potrzebne do czegoś innego. A jak tu postawię przy tym? I uderzę? I ucieknę? Ej, no. Aaaa! Ty, może to się rozwali. Nie. Dobra, to idziemy obczaić. Co tu może się znajdować oprócz pająków? Ej, czemu się nie chcesz otworzyć? Dobra. Fucking physics. Wow. Idź cuda. Oj. What the fuck? Co tu jest? A, psy. Hello. Pieśki.
Dobra, tam jest jeden piesek. O, oczywiście na kod. Tak, wszystko rozpadające, dobra. Widzę, że butle z propanem... Ej, butle z propanem mogą służyć mi jako rozdupczator dla psów. O, tutaj... Nie ma pająków? W ogóle pająków nie ma, nie? O, tam coś jest. Och, tam jest bezpiecznie. Jak go tu sięgnąć? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem. Ej, naprawdę nie wiem, jak go tu sięgnąć. Wow! Ej, no. What the fuck? Lol. No przecież go... Może miotło? O to chodzi. Nice! Muszę strącić, dobra. Dobre, to jest genialne. Naprawdę, genialne. Mogę sobie wejść na skrzynki, go sięgnąć, nie? Ale nie. Nie. Nie, musiałem wejść i miotłą. Flora and procedury alarmowe. What the fuck? On musiał alfabet morsa, że... W przypadku alarmu wszyscy górnicy powinni przestrzegać standardowych procedur alarmowych umieszczonych na dostarczonej ulotce. Służby ratunkowe zostaną natychmiast powiadomione, zatem pracownicy nie powinni przystąpić do ratowania kolegów na własną rękę, jak również w kontakcie się z sprawami ratunkowymi. Ta procedura przeznaczona jest do zastosowania w przypadku zupełnie nieprawdopodobnego zdarzenia, gdy zostaniesz umieszczony w kopalni bez możliwości powiadomienia lub skontaktowania się ze służbami ratunkowymi. W tym wypadku powinieneś zorientować się, czy otoczenie jest stabilne poprzez badanie skał. Gdy upewnisz się, że nie ma ryzyka, osunięcie skały, sprawdź, czy posiadasz jakikolwiek środek komunikacji, a następnie wyślij sygnał alarmu, używając tej karty kodów. Jeśli tak już nie osiągnąłem, że... Dobra, będę musiał pukać ściany. No, piwdzierki. Ale po co to jest, jak ja nie mogę temu sudać? To... O, no tak, po co jest kasa? Hihi. Wołowina. Wołowina, piwdzierki lepiej. Lepiej brzmi, wyglądaj w ogóle. Hello. Poczekajcie, może jakąś broń chociaż wezmę stamtąd. Będę rzucał skrzynkami w wilka. Jak tu jakiś przebiegnie. Dobra, ja sobie jeszcze zostawię. Niech sobie tu leży, bo wiem, że jakiś... Wilk na pewno będzie. O, tam do góry można wejść. A tu nic nie ma? Nie ma nic, dobra. To wejdziemy, ogarniemy górę. What the hell is on the góra? Hello? Hello? I po co to było? No dobra, spoko. Na pewno po coś to jest. W najbliższej przyszłości się dowiemy. Na razie idziemy ogarnąć these doors. Wow. Wszędzie strasznie. O! Czemu go nie lubisz? Mogę włączyć, wyłączyć, dobra. Krótkofalówka. Spokojnie, zamkniemy. Głośników? Chłopacy, przyszedłbym do was na słówko. Osobiście mam, ale mam ważniejsze rzeczy do... Do roboty niż wkurzać się, czy wykonujecie swoją pracę prawidłowo. Teraz wiem, jest szczypta koleżeństwa między wami. Pomimo robienia sobie łabuzerskich dowcipów, to dotyczy obszaru i jest w porządku. Tak długo jak macie mnie na swojej liście, to oczywiste, że potrzebujecie czegoś, aby was rozbawić. Jednak wszyscy dobrze wiecie, że Penrose ma poważne problemy ze swoim wzrostem. Więc kto pomyślał, że fajnym pomysłem byłoby sabotowanie jego generatora, następnie schowanie wszystkich zapasowych wystrzyczników na górnej półce w magazynie, potrzebowałoby zbadanie jego... A, dobra, bezpieczniki są na górnej półce w magazynie, dobra. Kolejny wyścig. Jones chce inwentaryzację skończoną na wczoraj. A co do reszty, to nie jest zabawa ani gra. Słyszycie? A na poważnie. Kolejne radio zaginęło. Módlcie się, żeby to oznaczało, iż jeden z was je zgubił. Ponieważ kradzież to brzydkie słowo z mojej książce. W mojej książce. To już trzecie w tym miesiącu, co oznacza, że zbliżająca się amnestia szybko może zostać odwołana. Co dziwne, wszyscy powinniście pracować w parach, więc nikt nie byłby w stanie położyć swoich łap na radiu bez bycia zauważonym przez drugiego. Kiedy dowiem się, kto jest za tym odpowiedzialny, O kurde, sprawdzę również w tym, jak się ukrywali, a wtedy wypieprzę ich na śnieg i tam zostawię. Znikną oni w nocy, jak wszystkie te radia. Horvard, główny sztygar kopalny. Co ja mogę zrobić z tym radiem? Krótkofalówka do komunikacji na wąskim paśmie. Hech. Hech, bitches. Hech, hech, hech. Pamiętam, jak budowałem takie w pierwszej klasie elektroniki. Pewnie były lepsze niż to tutaj. Dobra, szóstka. To mogę użyć? Gdzie ja mogę użyć krótkofalówkę? Może...
Muszę zacząć myśleć rozsądnie. No i co? Czy coś gada? No nic nie gada, nie? Na górnej półce w magazynie. To może to jest magazyn? Nie. To zapasowe części do radia, nie wyglądające wcale na nie. One wyglądają, jakby zostały tu położone ostatnio. Wow, tu ktoś jest. To są jakieś nowoczesne radia, rozumiem. Może coś jest z tych skrzynkach? Rozumiem, że da się je zwalić. Albo nie. O, tu jest jakieś radio. Nie da się nic tu zrobić. Wybaczcie. Moje nierozgarnięcie. To jest głośniczek. Tutaj są radia. Dobra, nic nie ma. Będziemy musieli wrócić do tego pomieszczenia. Co to jest? Nie da się sprawdzić, co to jest. Będziemy musieli wrócić do tego pomieszczenia, gdzie są bezpieczniki. Wiecie, o co chodzi. Tam! O, wow, nie widziałem tego. Udzik 24 tysiące kilogramów. A, to jest skrytka przed tym, tak? Przed pieskami, no dobra. Już wiem, dobra, fajnie, fajnie. To zostawię takie uchylone, żebym szybko mógł biec. To musimy wrócić dość... Poczekajcie, bo tu mam bezpiecznik, nie? Standardowy bezpiecznik, dobra. To będziemy się musieli wrócić do tamtego pomieszczenia, do generatora, gdyż potrzebujemy prąd. Tak, prąd potrzebujemy. Tak, prąd potrzebujemy! Dokładnie. Też tak mi się wydaje. Tutaj jest jakieś zawalone... Oczywiście z dupy się to wzięło. Tak, oczywiście, tak. Tutaj są... Co tu jest? Generator. Dobra, zobaczymy, co to możemy... Coś zrobić w tym... Z tym. Ogólnie, wiecie. Bezpiecznik! Bezpiecznik, bateria, bezpiecznik. Wyczyst... Zapisałem od razu. O! Dwie baterie, jak ja ślepy tego byłem, nie widziałem! Właśnie nasisz. Dobra, to będzie hardkorowe. Wam powiem, że to będzie hardkorowe, obsługuję tą maszynę, jak zacznie działać w ogóle. Dobra, bezpiecznik tutaj, tak? Rozumiem. Bezpiecznik. Bezpiecznik na siódemkę. Na A1? Na przemysłowe bezpieczniki. Górna półka w magazynie. Może tutaj bezpiecznik się wsadza? Teraz ogarniemy, gdzie tu można bezpiecznik wsadzić, tutaj? Nie, krótkofalówki na pewno... mikrofalówki tutaj. Ale że walną teraz. Krótkofalówki na pewno tutaj nie włożymy. Może tutaj? No to poczekajcie, no ej. To po co mi to było? Powiedzcie mi to teraz. Ty. Zapisanie notatkę na wszelki wypadek. Dobra, że to zrobię. Główny generator nie uruchamia się bez zasilonego motoru startowego. Start... A to jest przerwane. Weź, włóż tam. To ty rury. Może to się da rozwalić? Tak, ja mam wszystko rozwalone, tak. To powinno być ma... Nie obejdę się bez baterii. No, miałam baterię. Nie! Czemu nie? No to jest bateria, nie? Skąd wiesz, że nie ma? Może jest. Sorry, że tak zapisuję, ale... No wiecie. Przecież... jak to się mówiło? Przezorny zawsze ubezpieczony. Ej, może po prostu ją tu zrzucę i się otworzy. Hihihi. Mówicie, że dobry pomysł? No właśnie, chyba jej tutaj. Może rozwalę ten pod... Yeah! To może ją zrzucę tutaj. Wow! Wow, no. Tak, wiedziałem. Wiedziałem, rozdupczyła się. I teraz idziemy po zaspawaną baterię, która się otworzyła. Dobra, jednak po coś to było. Sorry, jednak. O, bateria. Jednak o skryptowania nie oszukałem. Nie oszukałem twórców gry. A tak bardzo chciałem oszukać twórców gry. Nie, tak bardzo chciałem oszukać. No dobra, nie oszukałem. No cóż, przepraszam was. Wiem, czekajcie, aż oszukam twórców gry, ale no cóż, nie oszukam twórców gry. Nie, oszukałem twórców gry, sorry, nie oszukałem, a tak chciałem bardzo oszukać. Tu, 7. Okej, bateria włożona, motor startowy funkcjonuje, powinniśmy być gotowi. Wow, it works. Jak na jego wiek generator, dziwię się, że jest w ogóle iskra zapłonowa. No, prawda, czekajcie. Muszę go naprawić.
Hehe. Muszę go naprawić, tak? Eksperymentowanie na chybie trafi niczego nie przynosi. Jak możemy naprawić nasz generator? Można tutaj coś kręcić? Hej, hej, kręć się. Ej, lol. Ale ja mam nowy. Tak, wytrzyma na pewno. Ej, idę zapis! Idziemy zapisać. Idziemy zapisać, bo znowu mi jak coś wywali, nie wiadomo co. Będzie trzeba, wiecie co? Przeczytam sobie na wszelki wypadek tą notatkę. O, instrukcja generatora. Jeszcze jak. Upewnij się, że włącz dodatkowy obieg przez przełączenie pewnej dźwigni. Włącz system chodzenia, aby nie uniknąć przedgrzania. System chodzenia. Czy to może być system chodzenia? O, włączyłem. Bayer! Jestem z siebie dumny. Wypuszczaj nadmierną parę, dopóki ciśnienie nie osiągnie bezpiecznej wartości. Czyli to, nie? Dobra, będę wypuszczał parę. Notatki. Włącz system smarowania, zwracając uwagę, czy nie ma wycieków. To jest system smarowania? Nie wiem, ale włączę. A to co to może być jedynka oznaczać? Włącz pierwszy obieg poprzez przełożenie głównej dźwigni. Przesuń główną dźwignię. To jest pierwszy obieg włączony. Dziwny symbol zamazany. Włączony. Dobra, spokojnie. Dobra. Idziemy ogarnąć system. Działa. Albo dodatuje to mnie powietrze tu na dole, albo nie przeczytałem instrukcji. Dobra, to po... No fuck! Czekajcie, no jeszcze raz zobaczymy. No przecież przeczytałem instrukcję. Dobra, to trzeba wszystko po kolei robić, poczekajcie. Włączymy symbol wody, parowanie, nie, jeszcze raz. Włącz system chłodzenia, bo nikt nie przegrzanie. System chłodzenia, no. To może być system chłodzenia. Dobra, zobaczymy, czy będzie system chłodzenia działał. No nie, to nie jest system chłodzenia. Czemu to nie jest system chłodzenia? Może to jest system chłodzenia? Przecież przeczytałem instrukcję, system chłodzenia muszę włączyć. Bo to jest raczej para, nie? Może to jest system chłodzenia, a to symbol wody. Może? Może, a no może wodą ochładzano? No przecież przeczytałem instrukcję. Jezus. Obieg przez położenie, przełożenie... Wyposażenia lub personel. No to jest, nie ma. Żadnego wyposażenia tutaj nie ma, nie? No tak. Włącz dodatkowy obieg. Może to jest dodatkowy obieg? Coś mi się wydaje, że nie. Ale dobra, zobaczymy. No! Dodatkowy obieg mam włączyć, no. Ej, no przecież to nie jest takie łatwe. Ej, jak miałem włączyć dodatkowy obieg, nie wiedząc w ogóle... No kurde. Ej, to są po niemiecku? Co to jest? Ania... Anla Bluftruck. Dobra, nie. Dodatkowy obieg, no weź to zamazane, dodatkowy obieg włączony. Dodatkowy obieg włączony. Ej, powietrze na dole? Co powietrze na dole? Co ty chcesz od powietrza na dole? Albo dodatuje to mnie powietrze tu na dole, bo nie przeczytałem do mnie instrukcji. Ale tutaj też jest coś odłączone. Weź się podłącz. Czemu ty jesteś odłączona? Czemu jesteś odłączona, rura? No bo mnie odłączyli! No dobra, niech ci będzie. No przecież patrz, no instrukcja, nie? Przesuń główną...
Ej, dopiero gówno dźwignię? LOL. Przez położenie odpowiedniej dźwigni. To może wszystko włączę. Bo wtedy chyba korki wysiadły, tak mi się wydaje. No. No chyba sobie żartujecie ze mnie w tej chwili. Ja pierdzielę. Włącz dodatkowy obieg przez przełożenie o odpowiedniej dźwigni. To są kółka, to nie są dźwignie. Gdzie są dźwignie? Tu nie ma dźwigni. Wy nie wiecie, co to jest dźwignia? Ja pierdzielę. Dodatkowy obieg, no gdzie wy macie dodatkowy obieg? Może z tyłu? Nie ma z tyłu. Jasne tutaj. Gdzie jest dźwignia? Dodatkowy obieg! Bitches, motherfucker! Bulwersuje się. Medytacja, medytacja! Dodatkowy obieg! Jakie to nie jest, to jest takie trudne? Spokojnie, spokojnie, cały czas jestem, tylko myślę. Obieg przez przełożenie odpowiedniej dźwigni. A mam pomysł. Może po kolei to trzeba włączać. Czekajcie. To nie wiem, walnijmy sobie to. Mój pies szczeka! Zakładam, iż to jest dodatkowy obieg, gdyż... Zakładam, że to jest dodatkowy obieg, gdyż to raczej nie będzie dodatkowy obieg. To też nie i to też nie, dobra. Zobaczymy... Co teraz? System chodzenia, aby uniknąć przygrzania. Dobra, system chodzenia. Tak? Zobaczymy. Spokojnie. Wypuszczaj nadmierną parę, dopóki ciśnienie nie osiągnie... bezpiecznej wartości. No para. Może to? Ładnie to. Notatki, instrukcje, może to? 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 I tak koniec. To? Idę dźwignię przesunąć. Działa! Lololololol! I w mroku nastała jasność! Ej, ale to po bez sensu, no ej, czemu to po kolei trzeba było włączyć? Ej, nie rozumiem, naprawdę nie mam pojęcia, czemu to było trzeba po kolei włączyć. A to się kręci. Kurde! Kurde! Zabiło mnie. To było mądre z mojej strony, naprawdę to było mądre z mojej strony. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Czy to jest bezpiecznik? Dobra, jeszcze raz. To było to. 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 Ej, what the fuck? Przekręciłem? Przekręciłem, lol. Lol, 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 przekręciłem, dobra, idziemy. I działa. La, 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 la. Teraz nie podchodzę do tego, idę od razu zapisać grę, żeby nie było. I'm fucking genius. Nie wiem jak to... Czemu to trzeba po kolei było? No to bez sensu tak. Bez sensu. Idzie ta para, wylatuje. Idzie, nie wylatuje para. Ej, podeszłem, przeszedłem do tego i mi zabiono. Proszę, Jezus. Teraz, o kurde, teraz tam ta brama się otwarła. Tak mi się wydaje. Będzie kiepawo ze mną, jak, bo tam jest ten wilczurek. Hello, 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 hello. O, mogę, zapomniałem o tym, że mogę ten... wiecie. Kukać. Hello. Nie ma. Nie mówcie, że to się otwarło samo. Nie, nie otwarło się samo. Ale... Poczekajcie, idę sobie przygotować już broń. O, radio nadaj. Good day, can you hear me? LOL! Radio! Tak, słyszę cię, słyszę cię. Użyj radia!
Radujesz. I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel. But some things remain shrouded in darkness. Och no. My Morrissey message I hope has helped, but what you need now is through the wall hole to the right of the fence. Go now, there is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. What surprises are spoiled by such catty curiosity. Co muszę? Dziury z ogrodzeniem na prawo powinna być dziura albo punkt. Z jakim ogrodzeniem? Aha, ogrodzenie, no to ogrodzenie, no to tutaj mam ogrodzenie, nie? No tak, no ogrodzenie. Czekajcie, idę po jakąś broń. Chyba, że będę go butle... Tym będę rzucał, dobra, będę go tu rzucał. Co? Co? Może jeszcze raz ten kod? Gdzie to było? To nie jest to. To nie jest to. 8412. O jak nie? 1, 2, 4, 8. No what the fuck? Skąd ja ci ten kod wyczesny teraz? Skąd ja ci ten kod wyczesny teraz się pytam? Ej. Dziura przez... Dziura na ogrodze... Ej, może tutaj jakiś kod będzie, nie wiem. Nie wiem. Ej, bądź zapisany kodzie. Gdzie jesteś kodzie? Kodzie. Kodzie, kodzie, gdzie jesteś, kodzie? Ty, może jakieś tutaj coś, notatki? Nie wiem, instrukcja, o Jezus! Instrukcja do generatora? Nie mam pojęcia. Ostrzeżenie Sztygara. 1972. Nie wiem. Wszystko można sprawdzić, daty? Nie wiem, wszystko można. Wszystko, co... No! Życie sobie zmarnowałem. Jeden... Dzięki. Dzięki tej. No i skąd nie mam wiedzieć hasło? Bo. Szyb pomocniczy, dobra, idziemy do szybu pomocniczego. Szyb pomocniczy powinien... Ej, bo on... Morse mi coś przesłał, tak? Dobra, to idziemy. Bo on niby gadał, że coś mi Morse przesłał. Więc zaraz... Mam nadzieję, że hasło mi przesłał. No. Hej. Ale jak mi Morse przesłał? No? Tak, morsem przesłał, jak nie ma żadnego morsa. Fajnie, fajnie. Gdzie ty żeś mi walnął jakiś... Ale to mi będzie potrzebne. To mi będzie potrzebne, bo to pewnie będą liczby. Ale... On mi nic morsem nie przesłał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurde. Kurde. No, nie mogę użyć tego na sobie, no. Jezus. Bezpieczniki, jakaś plama. Skąd ja teraz wyczasnę mu? Kurde. Kod morsa, no. O co chodzi? Ej, tu, czy ja tu byłem? Ty, generał, no tak byłem, nie? Raczej, raczej, że tu byłem. Stąd przyszedłem. Tutaj to nic nie ma. Fuck. Może można... O, tu coś jest, może. Może. Nie ma nic, no. Nie jestem zadowolony z tego, że tu nic nie ma. Nic nie ma, czemu nie ma nic? Czemu nic tu nie ma w tej głupiej jaskini? Może po prostu to rozwalę i się otworzy. Co? No rozwal się, ej no. Nie bądź szulem. Ej, wilku, powiedz mi. Tam jest kolejna mapa. Cóż tu by można zrobić? Naprawdę nie ogarniam, o co tutaj chodzi. O, boba, no kurde. Ale z jak ją odebrać od niego ten kod morsa cały? By się jakiś... Nie wiem, z dupy? Ja pierdzielę. Mapa, please.
Co tu jest? Znowu drzem tutaj wlazł. Ej, no... Nic nie ma. Skąd ja mam wyczasnąć zasrany kod Morsa, no? Nie mam czarnego pojęcia. Tutaj znowu ten generator zasrany, no Jezus. Generator. Tutaj jest ten taki jakiś, nie wiem, kantorek, coś nic nie ma. Ale to coś musi być tam, wejście do góry jest, no po co tutaj to jesteś, no. Weź mi powiedz, po co tutaj jesteś, wejście do góry. Co? Hej. Może popłukaj ścianę i weź mi powiedz, skąd. Co? Co mówisz? 8? 8, 3, 7, 5? Tak? Dobra. Nie, dobra, nie. Jeszcze tata miwa, czekajcie. Z dwóch. Dobra, jestem. Ej, wiecie co, mam pomysł. Po prostu może... jeszcze raz. Wysłuchamy tego, co on tam mówi. To znaczy... Nie wiem, czy on coś tam powie. Powiedział coś? Czy nie powiedział coś? Kurde. Tylko kiedy on to będzie mówił? Już włączone jest? Jest włączone, dobra. To się robi frustrujące trochę, takie wkurzające troszeczkę. Pojedziemy tam koło tej bramy i on zacznie gadać, tak? A może to on to mówił wtedy, tylko że ja nie słyszałem. Hej, gadaj przez radio. Gadaj przez radio. O. Tak, słyszycie, słyszycie. Słyszycie. No. No, no słyszycie. No. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel. But some things remain shrouded in darkness. My Morrissey message I hope has helped, but what you need now is to the wall hold to the right of the fence. Well, go now, there is no time to explain. Ty mi nie podawałeś żadnego kodu Morsem. We have an abundance down here. Most surprises are spoiled by such catty curiosity. Jakim Morsem mi podałeś? Mogę... Wow. Za ogrodzeniem na prawo powinna być dziura albo punkt dostępu do dalszej części kopalni. No tu, nie? No, za ogrodzeniem. Co? Jaka dziura? Gdzie ty dziurę masz? Mówisz, że można rozwalić? Dobra, nie można rozwalić. Dziura. On mi nic nie podawał żadnym morsem, no. Kurde, weź użyj tej krótkofalówki na... Nie wiem na czym. No nie wiem, co sobie wyobrażasz. Weź sobie na uchu to użyj. No nie mogę tego odsłuchać. Może... Poczekajcie, jeszcze pójdziemy kombinować z tym radiem tam. Nie wiem, kurde. Muszę to jakoś odsłuchać. Czy to jest takie trudne do odsłuchania? No. O co chodzi? Nie. Nie to nie. No tutaj nic. No i... Aaaa! Ej, słuchajcie! Ej, on tu podaje, dobra, on tu podaje, tak mi się wydaje, poczekajcie, on tu mi podaje. Dobra, już, zaraz. Kartka, długopis, kartka, albo telefon. What the fuck, gdzie jestem? O tu. Dobra, on tu podaje, słyszę, że podaje, poczekajcie. Gdzie jest? Jednak, o. Thank you.
O, przerwa. Od nowa teraz będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest piątka. Dwie kreski i trzy te. Pięć, siedem. Co? Ostatnia jest ósemka, poczekajcie. 5, 7, jeszcze raz. To jest piątka, na pewno to jest piątka. To jest siódemka. Trójka i ósemka. Dobra, 5, 7, 3, 8. Dobra! Mam nadzieję, że to jest to. Tak mi się wydaje po prostu, że on tam... no bo jest, nie? Tak pip, pip. Pip, pip. Dobra. 5, 7, 3, 8. Yes! Yes! Cześć, piesku. Będę się rzucał. Mogę cię rzucić? Chodź, come on. Come on, bitch. Pow! Yeah! Pow! Yeah! Jak ja to kocham, nie? Ten pies jest taki fajny. On miał być niby straszny, tak? Dobra. Jeszcze... O! Widzę, że butla z gazem jest trochę mniej skuteczną bronią niż kamień, więc muszę go uderzyć. Dobra, 6 razy. 6 razy wystarczyło. Yes, 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 otworzyłem. Mój umysł jest błyskotliwy i troszeczkę przysłuchałem się, wiecie. Dobra. Co tu jest? Moje położenie. Tutaj jestem. Co się wydaje, że długi ten odcinek będzie? Podzielę go na jakieś tam części czy coś. Bo ile można renderować? Jestem tutaj. Panel dostępu, centrum łączności. A, tam byłem w centrum łączności, wysłuchałem wiadomość. Dobra, generator. Wykopaliska. Cóż tu tutaj oczywiście nie będzie można wejść. A, dobra, nie, wbiłem. Tutaj zaraz pająki mnie zjedzą, tak? Ja potrzebuję zapisu. Zapisu potrzebuję. Proszę was. Kolejna butla. Czyli tutaj... O, radio nadaje. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. Dobra, spoko, spoko. For this task, we shall require the use of a large earth-eating metal monster. And that monster. Ej, zamknij to! Yes! Jezus Maria! On tego, ej, on chyba nie rozwali tego, nie? You can call me Red. Hello! Wow! Ej, lol! No nie mówcie, że on to rozwalił! No chyba was porąbało coś. Co? Co? Ha 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 ha! What the fuck? The fuck? What the fuck? Jezus. Oh no! Dobra, to trzeba iść się cofnąć i po prostu wejść tutaj. Dobra. 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 Nie, ej, poczekajcie, możesz przeczytać grę. Automatyczne zapisy, główne szyby B. To jest chyba to właśnie, nie? Bądź to, bądź to, bądź to, bądź to, bądź to, bądź to, jak otworzyłem bramę. He? He? 5, 7, 3... Ja jeszcze mam tu zapisane ten numer, jak jeszcze by był zamknięty. 5, 7, 3, 8. O, to jest to. Dobra. My memory is like something with a great... Chodź, pies, chodź! We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this 6 razy trzeba go uderzyć tym. Ej, fuck! Fuck! Gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Nie biegnij. Fuck you! Znowu. Yes, yes. Nice, nice shot. Nice! Dobra. Trzeba ogarnąć system. Dobra, jest, 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 jest. Ej. Tak? Co się dzieje? Czemu on biega w miejscu? Kochana penumbra, kochane bugi. Kochane bugi w penumbrze, dobra. Jestem. Ale. O kurde. Nice. Nice. Dobra, jestem wykopaliska, tak? Tutaj jest ciemno. Skąd przyszedłem? Szyb pomocniczy. Przyszedłem stąd. To idziemy tutaj. Wykopalisko. Dobra, idziemy tutaj. Słyszę muzyczkę, czyli tutaj zaraz jakiś pies. Dobra, tam już jest pies. Broń? Mam jakąś broń tutaj? No cóż. Chyba będę musiał łazić z tą butlą gazu cały czas. Tam jest kolejny pies. Ile tych psów będzie? Tutaj jest...
tam nic nie ma. Dobra, tam jest tylko ten pies. Mam nadzieję, że te psy się nie rozmnażają jakoś, jakimś cudem. Widzę, jest kilka butli z gazem, więc spoko. Mam nadzieję, że mnie drugi nie będzie gonił. O, what the fuck? O, teraz biegnie do góry i teraz... Wow, uhu, nice! Czemu się on się nie skulnął z tych schodów? Uhu! Ale fan, nie? Masakra tej, ale dobry ragdoll jest. Tylko tak trochę głupio staje. No, nie! Ostatni raz! No, fuck! What the fuck, gdzie on jest, 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 gdzie on pobiegł? Haha! Zauważyłem cię, i co? Dobra. Umarł na siedząco. Dobra, niech się umarł. Tutaj są kolejne butle z gazem. Pod wysokim ciśnieniem! Pod wysokim ciśnieniem są. Tutaj jest magazyn, tutaj jest magazyn. No tak, magazyn, dobra, jestem w magazynie. Magazyn. Kiedy ja te pańki będę miał? Kiedy będę widział? Nie mogę otworzyć tych drzwi, ała. Dobra. Radio nadaje. Ach, te dziury w moim uszy coraz bardziej się poszerzają. Nie możesz przejąć wewnętrznego sanktuarium miejsce składowania. Droga wejściowa jest zablokowana, więc gąbczasty materiał pomiędzy moimi uszami jest bardziej jamisty niż może być. What the fuck? Może nie jestem idealny, a jak wczący obraz, ale moje słowa są mądre i wspierane czasem. Próbuję myśleć, że oszukujecie moimi co prawda stosowanymi sposobami. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my hope like you would a puppy, freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Dobra, koleś przestał gadać. Ja będę go słuchał, bo on, jak widać, mądrze gada. Gdzie są te wykopaliska całe? Tutaj, nie? Znowu radio. Dobra, wbiłem do wykopaliska. Przepraszam, nieraz moje emocje są... O, tutaj będą fajki. O kurde, ciarki mi przeszły, naprawdę. Wow. Zapis, 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 zapis. Nie, pająki! Nie, nie, nie. Aaaa! Do magazynu prowadząc, dobra, jest zapis już. Już jestem, luzowany jest zapis, ten człowiek ciągle łapie, ciągle szuka, ale czego? Przed nimi leży metalowy sterczący w ziemi, jest zgrabny występ. Luk, brama, dziura, drzwi, gdzie znam metek? Co to, że tam zebrany doko? Jakiś sekret skowany za tymi twarzami są tu na dbb. Jezus Maria. Dobra, zacząłem coś dziwnego. Aminokwasy. Dobra. Spoko, czyli to będzie potrzebne. Notatki, dobra, już mam dwie strony notatek. Like a Bosch. Sorry, że to powtarzam, ale mi się spodobało. Oj. Słyszę pająki. Pająki, pająki. Jak ja to mogę zespawać, się spawać. Użyj zapalniczki. Gorące poleci. A. Czekajcie, wrzucę tam drabinę i to się, drabina się tam zespawa sama, mówiłam. Co to, czemu pająki słyszę? A, no czemu pająki słyszę? No pewnie zaraz mnie to zaatakują. Leżący na rozsypanych kawałkach metalu, fajnie. Weź się napraw. Napraw się. Napraw się. No i co, podeszłem bliżej, co? Dobra. Mgiełki się bo. Ja się boję mgiełki. Ej, gdzie są te pająki ze stron? Pachołek. Hihi. Tu jest pajęczyny. Wszystkie skrzynie. Czemu je tak zostało? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Może po prostu na skrzynki wejdę? Nie no, no to musi być jakiś knyw, żeby... Nie no, bo tych skrzynek nie podniosę, to nie... Dobra. Ja tego nie podniosę. Jak ja tam mam wejść na to? Nie no, tą drabinę... Mogę podejść tą drabinę, mistrzu. Wow! Nice skill. A jakbym tam zawiesił na haki? Uhu! O! O co chodzi? Sporządziłem notatkę, rozumiem, tak? Nie. Jaka dziura w ogrodzeniu?
O, dobra. Nie, to chyba tak nie działa, wiecie. Po prostu weź tą skrzynkę, podsuń sobie. No i skocz. Ej, no, zaczepiłem tą drabinę. Nie wiem, czy ona się tak miała zaczepić, czy nie. No i no! Ej, co mi się wydaje, że zbugowałem grę znowu. Chociaż... Dobra, ej, zapisałem. Nie, zapisałem, więc mogę wczytać grę znowu. Jaskinia wodna, to jest jaskinia wodna. A, dobra! Water Cave, dobra. To sobie, to tak, tak, tak. A zobaczymy, popatrzcie, dłuższy kawałek. A mogę zawiesić ten dłuższy? Wow, nie dosięga. Nie wiem, czy to się miało zawiesić, czy nie? Tak, to się miało zawiesić. Trzeba dostać się tylko wysoko, aby znaleźć dobry zaczep na drabinę. Dobry zaczep, ty. O, kurtką się zaczepię. Hehe. No i no, no nie wiem, tak sobie pomyślałem. Te zardzewiałe haki są zaprojektowane z myślą przytrzymania grubych kabli, ale problem... No to wejdź tam. Ty, Spider-Man. Lol. No i no, to może wejść, kurtką się tam spinaj. Jestem za daleko, by... No i no, haki no, wytrzymałyby większą wagę, no, większą wagę na przykład... Mnie, nie? No, odchodzi. Jak mam się dostać? Ta drabina jest złamana. Wow! Frank wpadł mi to do góry. Nice, nice! Spider-Man! Spider-Man! Bitches! Lo. Jest to na kablu? Nie. Kabel przenika przez mnie. No, fajnie, fajnie. Lampa. Ja podeszłem bliżej, co? No i co? I co? Cwaniki? Nie ma nic. Nie ma nic. Tam są iskry, no ale... Ale no to nic, to nic nie daje mi to nic, nie? Sypsy, drabina, sypsa, Wisła i... No i koniec. Hop. Koniec. I koniec tej. Ej, może na słupek wejdę? Jeszcze tu, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Nie, bo to jest oczywiście oskryptowane. Nawet jeśli bym tam skoczył, to i tak by gra mnie nie wpuściła. No weź, ej, a co się upośledzonym człowiekiem? Ja on jest upośledzony naprawdę, nie może się zapać takie drabiny, nie. Ja pierdzielę. Dobra, to idziemy się... O, to coś jest, fajnie. A co to jest? Zaraz się dowiemy. Trzeba to rozwalić. Nie trzeba tego rozwalić, dobra. Haki by mogły utrzymać coś cięższego, nie? Nie, to nie. Łaski bez. Wychodzimy stąd. Mam nadzieję, że psy się nie porozmnażały. Ciekawe, czy ten pies jeszcze biegał w ziemi. Wow! Dalej! Dobra, jestem. I... Hello! Wykopaliska. Gdzie jest mapa? Trzeba mapę ogarnąć znowu. Wow, jestem wysoko. Znowu tutaj wysoko jestem. No, znowu spadłem i bym się zabił. To tam jest magazyn. Do magazynu się nie dostanę, to idziemy składzik na narzędzia. Tam w składziku na narzędzia coś będzie, jakieś haki czy coś, mówię wam. Składzik na narzędzia. Ty, tu jest ciemno. Składzik na narzędzia. Jeżeli tu coś będzie, jakieś wilki, nie? To tu na pewno będzie jakaś odpowiedź do przejścia gry. Ale to było bez sensu, teraz to powiedziałem. Ej, gdzie jest ten składzik na narzędzia? Czemu tak daleko jesteś? Otwórz się, dzięki. Wow, betoniara. Tutaj się jakiegoś poszpachlowali. Wow, nowa broń! No nie, nie chcę, żeby tego użyć na tobie, tylko... Nie, to nie jest nowa broń, tak. Myślałem. Przeliczyłem się. Tu przełożymy, teraz tu, kill off, tutaj, o. Wow.
O Jezus. Nie, nie czytam. Za dużo. Nie chcę mi się czytać naprawdę. Naprawdę mi się nie chce czytać. Tutaj nic nie ma. O, tam coś jest. Dynamit. Cool. Po co mi jest ten dynamit? No, on by się przy... Ej, ten dynamit by się przydał na te takie duże glizdy, takie wiecie, co były w Czarnej Pladze, takie... Takie te duże, takie wiecie, te... Co prądem je załatwiłem. No on przydałby się na nie. Przydałby się. Tylko nie wiem, czy w tej wersji będzie... Czy w tej części będzie. Będą takie te duże robale. Szybko muszę... Szyb... Wow. Wow. No. No, tam widziałem... jakieś... No i no weź tam. No weź, ej, psz, no weź, psz, jakiś broń, coś. Nie chcę, żeby... No, psz, nie chcę zginąć. No. Powiedzmy szczerze, to by chciał zginąć. Dobra, będę go rzucał tym pachołkiem. Może mu coś się stanie, jak będę go rzucał tym pachołkiem. Jak widać, moja postać ma problemy z przeniesieniem tego pachołka, więc... No cóż, wilku, zdychaj. Psie, zdychaj. Piesku, what the fuck, zniknął? No. No. Cześć. Haha! Biegnij. Wow! No! To ja tak nie zrobię! Uciekać! Wow! Dobra, przeliczyłem swoje możliwości. Jest wszystko w tej grze, co da się podnieść i rzucać. Rozwala wilki! Oh fuck! On jest szybki. O, cześć wilku! Dobra. 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 Trzeba się wziąć za... broń jakąś tutaj trzeba znaleźć, dobra. Dobra. Flara, baterie. Idę na dynamit, o, wziąłem dynamit, jest. Tutaj mam broń. Broń na kundla. Idziemy do szybu mocniejszego, bo tam jeszcze nie byliśmy. Op, jep, op, wow! Widzieliście to? 360. Skrzynka jest mistrzu. Nawet więcej. Tu było, kurde. Dobra, ale skrzynką na pewno zabijemy wilka. Tak mi się wydaje. To znaczy, no... Pewno si nie mam, ale... No mi się wydaje, że zabijemy. Cześć, wilku. Masz, łap. No what the fuck? No co ty jesteś jakiś... O, jest, jest. Da się. No. A, że się zapędził w kozi róg. Ty głupi psie. Fuck. O. No, uciekł. Uciekł. No what the fuck? What the fuck? No co ty? Ej, czemu? Co się stało? Co się stało? O co chodzi? Przecież ja go za... O co chodzi? Raz działa ta skrzynka na nim, raz nie działa ta skrzynka na nim. Dobra, wiecie co? Weźmiemy... Wiecie co? Lepiej weźmiemy zaufaną butlę z gazem. Kurde, nie mogę się jeszcze... Wziąłem. Weźmiemy zaufaną butlę z gazem, bo... Nią już żeśmy zabili hordy psów. I... no... I idziemy. Nie? No, patrz, taka butla z gazem. Jakby nie patrzeć, no to skrzynka taka kwadratowa tutaj ma takie... To jest metalowa, a skrzynka jest drewniana, więc starczyła na dwa razy, bo się zepsuła. Nie wiem, ej, nie wiem, nie ogarnąłem, o co chodzi tutaj. Mam nadzieję, że to tym butlą z gazem ogarniemy system i psa zabijemy. Yeah, leży. To znaczy, jeszcze nie leży, ale... Yeah, nice. Nice, jeszcze trzy razy. Połowa drogi za nami. Hu-hu. Yeah. Jeszcze, no, jeszcze raz. Jest, koniec, leżysz. Leżysz, szmato? Jest, leżysz, szmato. Dobra, tutaj nie byliśmy. To jest zamknięte, tak? Nie mam pojęcia. Nie możesz deski pod... A, dobra, wziąłem. Tak? To działa tak? Na zasadzie tego, że po prostu uderzę sobie kilka razy i... Nie, nie działa. Ale mogę przeskoczyć. Chyba będę mógł górą przeskoczyć. Albo chyba nie. Ej no, co jest z tym nie tak, że nie mogę tego podnieść? No, ej no. Co jest z tym nie tak? Naprawdę, ej. Dobra, to nie jest realistyczne, bo każdy głupi by podniósł. To o, tam coś może być. Wow. Wow. Yeah. No na pewno jest mocniejszy, chociaż teraz się załamie, rozumiem? Wow. Butle z gazem. Dobra. Aha, to jest tyle butli z gazem, dlatego że po prostu może mogę te drzwi wysadzić.
wysiadzić, wysiadzić dziś mogę. No, zobaczymy. Bo tam jest się pomocniczy, no to... No, no! Dobra, 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 ucieka, 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 ucieka. No, jeszcze... No nie mów, że jeszcze... No, jeszcze druga. No i co? Przeżyło to. What the fuck? What the fuck jeszcze? Ej, no, no... Jak ja to otworzyć? Nie, dobra, nie da się otworzyć. Rozumiem, że znowu będę musiał jakieś rozwiązanie znaleźć. O, tu coś jest. Uwaga. Oczywiście. Ostrzeżenie. Jeżeli jest ostrzeżenie, to wchodzimy tam. Czy ja stąd czasami nie przyszedłem? Tak, przyszedłem stąd. Dobra. Tutaj jest magazyn wykopalisk. Ej. Spokojnie. Aha, to ja obeszłem po prostu tak dookoła. No dobra, fajnie. Fajnie, 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 fajnie. No szyb pomocniczy, jak to wejść do szybu pomocniczego, no? Nie róbcie takich jaj, co mi tutaj, nie? No górą na pewno bym nie wbił. No ej, no... Gdy nabitym też nie mam zamiaru tego. Może miotło. Miotło jest uniwersalna. Weź to tak. Nie muszę... Jejku, jejku, taki poświęcony koleś, no nie może belki podnieść. Składzić na narzędzie. Ja tam byłem, nic ciekawego nie było. Powiedzcie mi chyba. Albo oczywiście coś przeoczyłem. Zaraz kończę odcinek, bo... Bo za długo... Nie będzie tak, że będę długo łaził, będę krążył i co. No i nic nie znajdę. Bez sensu takie. Takie oglądanie, nie? Co tu jest? Znowu tutaj bym wbił, bym znowu był tam, skąd przyszedłem. Wykopaliska. Może tutaj... Poczekajcie, czy ja coś wziąłem stamtąd? Nie, nic nie wziąłem stamtąd. Wykopaliska. Magazyn. Nie no, ale jakby tak pomyśleć, nie no, to dynamit mi nie wystarczy, żeby takie drzwi wysadzić. Chociażby tą skałę tutaj. Koło tego. O, spójrzmy na mapę. Tu byłem, tu byłem. Wow, szyb pomocniczy. Co? Wszędzie byłem, nie? To no. Tutaj byłem. Nie. Aha, bo ja tam nie mogę wejść. No tak, to tutaj, tu. Tu gdzieś to niebieskie, bo to właśnie to zakrocone. Tu jest panel, tu jestem ja. A tutaj jest bieganina. Dobra, tutaj nic nie zrobimy chyba. Tu coś może będzie. Ej, tu są jakieś te oczy. Oczy. Dużo takich jest takich dookoła. Rusztowań chyba o to chodzi. Wskazówka, please. To znowu tutaj jest. Dobra, kończę ten odcinek. Więc jest to koniec tego odcinka. Jeżeli następny odcinek zacznę. Dobra, tutaj już sobie jeszcze raz to zrobię, bo będę najwyżej jeszcze raz tego wilka zabijemy. W kolejnym odcinku będę musiał wziąć. Nie, źle zrobiłem, wiecie? Źle zrobiłem, że tutaj wczytałem. Bo tutaj jest jakiś duży płaski kamień, wygląda z ładem. Jakiś ołtarz. Duży płaski kamień, wygląda jak jakiś ołtarz. Może z rozbiegu. Wow. Wow, no. To ja już miałem kończyć odcinek, nie? Spiderman! Czemu się nie możesz tego złapać, ja pierdziele? Dobra, jest to koniec tego odcinka, zagrajmy w Penumbra Przebudzenie. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace!